Jest taki jeden temat, który grzeje, rozsierdza i mrozi, szczególnie audiofilim. Chodzi o słuchawki. Słuchawki dedykowane graczom, gdzie przyjęło się tak ogólnie, że jeżeli już mamy wydawać kilkaset złotych na tego typu sprzęt przewodowy, no to lepiej wybrać po prostu dobre słuchawki przewodowe, takie zwykłe, no i do tego dorzucamy sobie mikrofon na statywie. No ale okej, mówmy się, że w przypadku słuchawek przewodowych można jeszcze naprawdę nieźle kombinować. Trochę gorzej wygląda z kolei sprawa, kiedy przewodowi chcemy powiedzieć pa i zostajemy ze słuchawkami bezprzewodowymi, a te lifestyle'owe są wyposażone raczej w połączenie Bluetooth, co jednocześnie oznacza, że będziemy mieli opóźnienia, które są niedopuszczalne w grach kompetytywnych. I wtedy pozostajemy ze słuchawkami dla graczy na 2,4. I tym oto przed długim wstępem zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka, gdzie skupimy się na kilku parach słuchawek bezprzewodowych. Będą te budżetowe dla osób, które chcą po prostu mieć komfort odejścia od komputera i są jeszcze nieświadome, niewymagające, ale też pojawiły się takie propozycje, które pod pewnymi względami po prostu wyróżniają się z całego sprzętu, który można dostać w sklepie X.com, bo tak, skupiamy się wyłącznie na produktach, które w naszej ofercie są dostępne. Także zapraszam do oglądania. No i przy okazji postaram się też tu czy tam wcisnąć jakąś alternatywę. Moi drodzy, zacznijmy sobie może od słuchawek za grosze, przynajmniej z perspektywy tego, co pojawi się później. Oto SMX Arago, słuchawki bezprzewodowe mające 2,4, ale także Bluetooth jako opcję, których w recenzji znajdziecie na kanale. Sprzęt można dorwać ogólnie za 149 zł, a nawet raz na jakiś czas są w przecenie za 99. I w tej cenie konkurencja dla tych słuchawek jest naprawdę bardzo niewielka. Może i nie mają najlepszego spasowania, może i nie mają najlepszych plastików, ale spełniają trzy podstawowe cechy. Są tanie, wygodne, no i mają dobry mikrofon, może nawet zaskakująco dobry jak na ten budżet. Wspomniany Bluetooth też znajdziemy w zestawie i owszem, służy ono po to, aby raz na jakiś czas te słuchawki spiąć także z telefonem i na przykład komunikować się bezpośrednio przez wbudowany tutaj mikrofon. Ich brzmienie jest ciemniejsze, bardziej basowe, więc nie nastawiajcie się na wodotryski, ale też w tej cenie, gdzie indziej leży ich mocna strona. To czas pracy na baterii, bo te słuchawki są w stanie wytrzymać jakieś 47-48 godzin na jednym ładowaniu. To jest naprawdę bardzo ładny wynik. Poza tym wspomniana wcześniej wygoda, bo są one niezwykle lekkie. No i kolejna sprawa, mianowicie za przysłowiową stówkę odcinamy się od wszelakich przewodów, możemy z tych słuchawek korzystać w dowolnym miejscu, po prostu odchodzimy sobie od stanowiska, nic nas przy nim nie trzyma. Mówiąc o alternatywach, Redragon IRE Pro H848, o ile dobrze pamiętam, różnic konstrukcyjnych jest niewiele, tak naprawdę kwestia gustu i też są to słuchawki za wspomnianą stówkę. Chwaliłem mikrofon w SMX Arago, a w tym momencie możecie go posłuchać, brzmi on następująco. Im dalej w las, tym ceny wyższe, od razu mówię, ale teraz powinniśmy się skupić na słuchawkach z okolic 300-350 zł. I mógłbym polecić Barracuda X, których sam długi czas używałem, które w tym momencie zeszły troszkę na drugi plan ze względu na Black Sharki, no ale nie jest to w 100% idealny wybór. Owszem, można i jest to jakaś opcja, ale tą ciekawszą alternatywą są Baseusy GH02, które kosztują około 300-350 zł. Problem w tym, że w ostatnim czasie one absolutnie wyparowały. To jest świetny zestaw bezprzewodowy, który można w tej cenie dostać, który gra bardzo przyjemnie, który jest wygodny, tyle że w momencie, kiedy osiągnęły pik popularności, to zostały doszczętnie wykupione. Pytanie, kiedy się pojawił i czy się pojawił ponownie? Miejmy nadzieję, że tak, bo takich słuchawek definitywnie nam potrzeba. Jeżeli tylko znajdą się ponownie w sklepie X.com, to gorąco zachęcam, żeby właśnie w budżecie tych 300-350 zł o nie sięgnąć. A my teraz przejdźmy do segmentu trochę wyższego cenowo i zaczniemy sobie od pary, którą można dedykować przede wszystkim osobom oczekującym od słuchawek gamingowych naprawdę przyzwoitego brzmienia. Tutaj niezmiennie od kilkunastu dobrych miesięcy w moim rankingu i w sumie nie tylko w moim pojawiają się Logitechy G733. To słuchawki bardzo lekkie przede wszystkim, które są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych. I niestety zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku tych słuchawek to ich wygląd jest kosmiczny, podświetlenie RGB, generalnie one nie każdemu muszą się podobać. No, tak to bywa. Ich mikrofon jest akceptowalny, oczywiście mamy tutaj dostęp do filtrów marki Blue w aplikacji. Brzmienie odrobinę cieplejsze, ale trudno nazwać je złym. Jest przyjemne, z lekko zachwianym środkiem, natomiast nie dostrzeżemy tutaj żadnego przekręcenia, które sprawia, że ten dźwięk jest nieznośny. Wręcz przeciwnie, jest to brzmienie, które patrząc na słuchawki gaming, dowozi nie tylko w sferze gier, ale również po prostu audio, jakiejś muzyki czy seriali. A jak sobie tak spojrzycie na konstrukcję, to jest jeszcze jeden ogromny atut, mianowicie wygoda.
Przy całej ich lekkości, nawet przy długich sesjach, trudno odczuć je na głowie. Oczywiście przyczynia się do tego gumowy pałąk i materiałowe nauszniki, które świetnie układają się dookoła ucha. Sam mikrofon w G733 jest odpinany właśnie poprzez jacka, natomiast samego jacka jako takiego po prostu do przewodzenia audio tutaj nie znajdziemy, podobnie jak w Arago. Jeżeli chodzi o baterię, ta wytrzymuje około 25-26 godzin, w granicach 29, jeżeli wyłączycie podświetlenie. No i cena. Te słuchawki kosztują 549 zł, ale bardzo często można je dorwać na promocji, więc polecałbym polować. Ciekawi mikrofon w słuchawkach Logitech G733? Proszę bardzo, teraz możecie go usłyszeć. Odrobinę nie spodziewałem się tego, że w zestawienie trzech najdroższych par słuchawek w dzisiejszym materiale otworzą właśnie Razer, a tu proszę, Black Sharki V2 Pro. Są to słuchawki, które w moim rankingu, takim bardzo, bardzo prywatnym, spełniają wszystkie oczekiwania. Tę parę mam ze sobą od 2021 roku, czyli od momentu, kiedy przeprowadziłem ich testy i wciąż pozostają one moim daily, a są ku temu trzy powody. Numer jeden to słuchawki zatrważająco komfortowe. Ich wypełnienie jest grube i przyjemne, materiałowe nauszniki nie męczą, a prowadnice póki co, nawet mimo stałego użytkowania, jako cienkie druciki się trzymają, nie latają na boki. Kwestia druga to brzmienie. Jest moim zdaniem trochę gorsze niż w G733 i szczególnie w górnych partiach jego celność nie jest idealna, natomiast całościowo czy bas, który jest stosunkowo celny, czy też środek, nie rozczarowują, a dużą zaletą jest wbudowany na słuchawki equalizer pod przyciskiem. Na samo połączenie to nie tylko 2,4 dedykowane stricte pod gry, ale także Bluetooth, więc można z tych słuchawek skorzystać, łącząc je z dwoma urządzeniami, jeżeli tylko przyjdą jakieś połączenia, to te słuchawki nas o nich poinformują i pozwolą rozmawiać przez smartfona. Największą zaletą Black Sharków jest jednak ich mikrofon i to dlatego właśnie trafiają one na dzisiejszą listę. To słuchawki serwujące jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy mikrofon w słuchawkach wireless dedykowanych graczom. Do komunikacji petarda można nawet raz na jakiś czas coś na nich pograć, postreamować, jeżeli zajdzie taka potrzeba i będziecie musieli odejść od stanowiska rozmawiając z widzami. Jakie są tutaj braki? Szkoda, że nie znajdziemy portu jack 3,5 mm bezpośrednio pod podpięcie przewodu, no a bateria? Tutaj mówimy o około 68-69 godzinach na jednym ładowaniu. Cena 770-780 zł. Alternatywą pod kątem mikrofonu mogą być ewentualnie Corsairy HS80 Wireless. Wspomniałem, że Black Sharki V2 Pro mają jeden z najciekawszych mikrofonów w słuchawkach gamingowych, jaki można spotkać i w tym momencie macie już bezpośredni przykład właśnie tego mikrofonu. Zastanówmy się nad jedną istotną kwestią. Czy 30, 40 bądź 50 godzin na baterii Was satysfakcjonuje? Bo jeżeli nie, to wkraczają słuchawki takie jak te. Jeżeli już mówimy o baterii, to trudno nie polecić HyperX Cloud Alpha Wireless. To słuchawki, które na jednym ładowaniu są w stanie wytrzymać do 300 godzin, chociaż tak realnie skłaniałbym się bardziej ku powiedzmy 270-280. W każdym razie to nie są żarty. Te słuchawki po jednym ładowaniu można z powodzeniem użytkować przez plus minus miesiąc i zapomnieć o tym, że coś takiego jak ładowanie istnieje. Poza tym cloudy, jak to cloudy, są bardzo znaną konstrukcją, która przez lata przewinęła się w wielu wariantach na rynku. Alpha Wireless dają nam odpinany mikrofon, niestety brakuje jacka i bluetooth. Dźwiękowo może nie jest to pierwsza liga słuchawek odnosząc się do pewnego wzorca, ale z drugiej strony brzmienie cloudów po prostu dużej części osób się podoba. Jest ono cieplejsze ze względu na podbity bas, no i momentami odrobinę traci na detaliczności. No ale nadal, jeżeli w ostatnim czasie sięgałem już w tych słuchawkach na przykład po Escape from Tarkov, czy Fortnite'a, czy Battlefielda, to miałem wrażenie, że te doświadczenia shooterowe są trochę takie, jak ich oczekuję. Może nie idealne, ale jednak skrojone w taki sposób, że pozycjonowanie czy kroki były dla mnie bardzo, ale to bardzo odpowiednie. Jeżeli chodzi o cenę, w przypadku tych słuchawek jest to 799 zł. Niestety drogo, ale jak to bywa w przypadku słuchawek gamingowych, polecałbym polować na promki. Mikrofon w HyperX Cloud Alpha Wireless brzmi właśnie tak. No i na koniec sprzęt, który na pewno jest najdroższy, ale też trudno mi go określić mianem najlepszego czy od tak rekomendować. Po prostu mówimy o słuchawkach w postaci Arctis Nova Pro, które w pewnych kwestiach no nie mają za bardzo konkurencji. Arctis Nova Pro to zdecydowanie sprzęt dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców, takiej, która ma wszystkie możliwe platformy i chce nimi bezpośrednio zarządzać. Nie wyróżniają się może brzmieniem ponad standard, ba, G733 czy nawet Baseusy obiektywnie brzmią od nich lepiej, ich audio jest stosunkowo neutralne w basie i średnicy, trochę słabiej wyprowadzona jest góra pasma. Są za to mimo nauszników z ekoskóry bardzo wygodne, o ile nie będą Wam przeszkadzały mikrofony, które znajdują się wewnątrz związane z systemem ANC, no bo właśnie, mamy w tych słuchawkach ANC, czego w pozostałej reszcie nie ma.
To nie jest jednak karta przetargowa. Arktisy przede wszystkim wygrywają konkurs na bycie multiplatformowym kombajnem. Nowa Pro zostały zaprojektowane w taki sposób, aby za te absurdalne 1270 zł dostarczyć nam brak jakichkolwiek potrzeb przepinania, odpinania czy ładowania. Słuchawki przychodzą do nas z takim oto akcesorium, gdzie mamy możliwość podpięcia dwóch platform poprzez USB typu C, do tego line in, line out, no a z boku znajduje się ładowarka. Ta stacja ogólnie bardzo łatwo pozwala zarządzać słuchawkami oraz możliwościami, ekwalizacją, no ale właśnie, wróćmy do baterii, bo generalnie mówiąc o akumulatorze, tutaj jego braku de facto nie uświadczymy, bo dostajemy dwa akumulatorki w zestawie, gdzie jeden ładujemy wewnątrz stacji, a drugi pracuje w słuchawkach, więc nawet jeżeli te plus minus 23-25 godzin nam nie wystarczą na jednym ładowaniu, no to w zasadzie wystarczy chwila, zamiana baterii, no i jedna nam się ładuje, a my korzystamy z następnej. Sama aplikacja do tych słuchawek też jest kolosalnie rozbudowana o profile pod konkretne gry, czy wygodne rozdzielanie ścieżek. Mikrofon w tych słuchawkach, umówmy się, nie należy do najlepszych, ale tak ogólnie, no jest to na pewno kombajn. Jest to sprzęt dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców, która, tak jak wspomniałem wcześniej, ma sporo różnego rodzaju platform i chciałaby mieć je wszystkie pod ręką, pod jednym urządzeniem. Jeżeli chodzi o alternatywy, ewentualnie można sięgnąć po Astro A50X, które też mają bardzo fajnego docka, no i sięgając jeszcze po ten pułap cenowy, ale bardziej w kierunku po prostu ciekawej reprodukcji audio, Audizy Maxwell Wireless. No a tutaj mówimy o, powiedzmy, takim złotym środku, przede wszystkim dla osób, które mają sporo sprzętu do gamingu w postaci konsol czy pecetów. Słuchawki Arktis Nova Pro Wireless, podłączone bezpośrednio do komputera. Jak brzmi ich mikrofon? No właśnie tak. Skoro mamy już w zasadzie załatwiony przekrój słuchawek i widzimy, jaki jest rozstrzał cenowy, to chyba doszliśmy też do pewnej konkluzji dzisiejszego filmu. Zapytacie, jakiej? Ano takiej, że nie ma idealnych słuchawek bezprzewodowych. Są takie słuchawki, które spełniają określone potrzeby określonej grupy odbiorców. Na przykład tobie spodobają się najbardziej Arktis Nova Pro. Ze względu na ich uniwersalność, wielofunkcyjność, możliwość podpięcia do wszystkiego, co tylko znajduje się w naszym domu, ale będą też osoby, które powiedzą, że takie słuchawki są bez sensu. Znajdziemy ludzi, którzy zechcą słuchawki bezprzewodowe dedykowane graczom, ale też pojawią się tacy, którzy powiedzą, że no ale w sumie po co ci coś takiego? Lepiej przewód, jakieś słuchawki audiofilskie, czy też po prostu lifestyle'owe podpięte do komputera, no i oddzielnie mikrofon. Można tak, można inaczej. Każdy w tym światku znajdzie coś dla siebie. Co nie zmienia faktu, że bardzo, ale to bardzo zachęcałbym was do jednej istotnej rzeczy. Mianowicie sprawdzenie słuchawek na własnej skórze przed zakupem. Można podejść do takich miejsc jak sklepy, jak salony, które mają różnego rodzaju słuchawki na wystawie. Można podejść do takich miejsc jak strefa gracza w Reducie, gdzie mamy różnego rodzaju pary wystawione bezpośrednio do sprawdzenia. Można też podejść do znajomego i jeżeli ma określoną parę słuchawek, no to posłuchajmy sobie, jak one działają, czy nam się podobają, czy określona ich charakterystyka padnie w nasze ucho i dopiero wtedy decydujmy się na zakup. Bo nawet jeżeli krzywa dźwięku słuchawek będzie idealna, nawet jeżeli komfort w moim odczuciu będzie doskonały, no to jednocześnie są osoby, którym na przykład takie coś się nie spodoba. I wielokrotnie też miałem taką sytuację, gdzie miałem jakieś słuchawki na sobie, po czym dawałem mi znajomemu, a on stwierdzał, że no mi się ten dźwięk nie podoba, mi ten komfort nie leży, dlatego sprawdzamy i dopiero decydujemy się na to, co w ogólnym rozrachunku wypadnie dla nas najlepiej. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie wy słuchawki bezprzewodowe polecacie graczom. Komentarze są wasze, nie zapomnijcie również polubić tego filmu i subskrybować kanał, aby być na bieżąco. Do usłyszenia, na razie, cześć!